W karierze każdego z nas przychodzi taki moment, że zaczynamy kimś lub czymś zarządzać. I czasami jest to czymś, bo dostajemy do zarządzania produkt lub stajemy się product ownerem, a czasami jest to kimś, bo dostajemy do opieki zespół. I zaczynamy zarządzać mniej lub bardziej świadomie, z własnej inicjatywy lub nie. I stojąc przed taką życiową sytuacją, w życiu z każdego z nas przychodzi taki moment, że potrzebny jest lifehack. I ja bym chciał się z wami dzisiaj podzielić takimi lifehackami. Kilka tematów, tipów i spostrzeżeń, które pomogły mi, kiedy przychodziłem ze ścieżki technicznej na ścieżkę miękką, menedżerską. I myślę, że te rzeczy są dość uniwersalne. Ale to nie jest coś, co można zaaplikować w waszych własnych kontekstach, bo to tak nie działa. Traktował to bym bardziej jako inspirację, jako coś, co nie jest wzorcem projektowym, ani prawdą objawioną. Cześć, nazywam się Bartek i dużo gadam. I obok mnie powinien stać Kuba. Ja będę czasami go sobie wyobrażał, także wybaczcie mi, że mam wyimaginowanego przyjaciela. Kuba miał być z nami dzisiaj na tej prezentacji, ale o ironio zajmuje się właśnie swoim starszym synem. Pozdrawiamy Jasia. Mam dla was jedną prośbę. Żebyście, jak będziecie mieli pytania, żebyście je zachowali sobie na koniec. Będę chciał starał się zachować spójność opowieści. A jak dojdą mi przerwania niemaskowane, to będzie mi trochę ciężej. Gdy przechodzimy z krainy bytecode'u do krainy Outlooka i Excela, czeka nas wiele wyzwań. I kiedy one przede mną stały, to jako sweter poszedłem do HR-ów i spytałem, jakie mają szkolenia dla kogoś, kto programował, a będzie może niedługo zarządzał zespołem. I wiecie, ile ich było? Dokładnie zero. Nie mamy szkoleń, a znalazłszy się w takiej sytuacji, staramy sobie poradzić się najlepiej, jak umiemy. To, co próbujemy zrobić, to trochę taka czarna magia. Działamy na czuja, bez przygotowania. Będziemy chcieli podzielić się kilkoma koncepcjami, które nam pomogły, żeby okiełzać tą czarną magię. Kilka zaklęć, które potrafią postawić świat w lepszym świetle. Mam nadzieję, że wam też pomogą. Ale z drugiej strony to nie jest tylko prezentacja dla osób, które dopiero zaczynają zarządzać. Wydaje nam się, że osoby, które zarządzają dłuższy czas, znajdą też coś przydatnego dla siebie. I znowu, w życiu każdego z nas jest taki moment, że wracamy z pracy i czujemy się jak koń po wielkiej pardobickiej, albo jeszcze gorzej, jakiego jockey. Mamy za sobą cały dzień pracy bez sensownych zadań, czasem 10 godzin, czasem warszawskie 8, czyli od 8 do 8. Poza tym, że odpowiedzieliśmy na masę maili, to mamy wrażenie, że tego dnia nic się sensownego nie stało, że nic nie osiągnęliśmy. Co gorsza, wrażenie to dodatkowo pogarsza fakt, że zespół, z którym pracujemy, coraz bardziej nam odjeżdża. Że implicit types tego zespołu coraz bardziej rozjeżdżają się z twoimi tabelami przestawnymi. Ja wiem, że Excel jest reactive, ale to nie jest tak samo hipsterskie. Martwimy się, że nasz master branch coraz bardziej odjeżdża od developa. A na koniec dobija ciebie fakt, iż mimo dużego bagażu doświadczeń, co chwilę coś idzie nie tak, jak zaplanowałeś. Że cały czas ciebie coś zaskakuje. I wtedy jedyne, co ma siłę, to kanapa, lampka, czasem szklanka, a czasem butelka czerwonego wina, jeśli mamy siłę, to książka. I teraz możecie się zastanawiać, czemu słuchać dwóch minionków. Jeden w kaszkiecie, w pomieszczeniu. Kuba zazwyczaj ma kolorowe spodnie. Ma też inne zalety. Żeby nie było za bardzo subiektywnie, do naszych doświadczeń znaleźliśmy predykaty z literatury fachowej. Ale nie chciałbym, żebyśmy pamiętali, że nie ma co zachwycać się badaniami amerykańskich naukowców i zaewoluowaną literaturą. Papier przyjmie wszystko. Często przedstawia najprostsze przypadki i pomija porażki. Prawdziwa nauka odbywa się na placu boju. Mamy dla was cztery historie. Opowieści z naszego doświadczenia, z którymi mam nadzieję będzie wam się łatwo utożsamić. Każdą z historii rozpoczynamy cytatem ze wspomnianej literatury fachowej. Historia pierwsza. Wspomniany cytat. Przełożony musi dać odczuć swą obecność pracownikowi, który szuka, a skryć się przed tym, który znalazł. I teraz odnieśmy ten cytat do naszej codziennej pracy. Często przygoda z zarządzaniem zaczyna się od pytania,
ogarnąłby dzisiaj daily? Spokojnie, my też robiliśmy Scruma. Było okropnie. I od tego zaczniemy, chociaż nie będziemy mówić wyłącznie o Scrumie. Wykazałeś się przy organizacji pierwszego daily i pada kolejne pytanie, prawie sakramentalne. Nie chciałbyś zacząć organizować daily? A my nie chcemy przestać kodować. Chcemy organizować to daily z doskoku, w tle. Bo wiadomo, że programiści mają najlepsze zabawki. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to wierzę, że ma inne zalety. I to traktowanie organizacji z daily do skoku to jest błąd. Bo Scrum Master ma zupełnie inne poziomy rozwoju. I jest oczywiście na to framework. Scrum Master, jak wszystko, ma swoje maturity model. I od czegoś trzeba zacząć. Jest to zazwyczaj od pytka na daily. Czyli co robiłeś wczoraj, co będziesz robił dzisiaj, czy masz jakieś blokady, które przeszkadzają ci w osiągnięciu celu sprintu. I odpytka jest mechaniczna. Ja miałem jakiś błąd, zarzuciłem poprawkę, zapuściłem testy, a nie, głupie daily. No i idę na to daily, robię mechaniczną pomarańczę, ale ja z tyłu głowy wiem, że tam są testy i ja chcę zobaczyć ich rezultat i chcę jak najszybciej to skończyć. Ale po jakimś czasie orientujemy się, że odpytka to nie jest to, co chcemy robić w życiu. Odkrywamy to, że zbytnio nie różni się to od mikrozarządzania, nie mamy na to za bardzo czasu i czujemy, że coś jest z tym nie tak. To, co chcielibyśmy robić, jeżeli robimy to z powołaniem, to pomóc zespołowi rozwiązać jakieś problemy, usunąć jakieś przeszkody, a nie po to studiowałeś informatykę 5 lat, żeby robić za sekretarkę, prawda? Bardzo chcemy szybko odejść od pierwszego stadium, które na tym wykresie nazywa się The Scrum Dude, The Scrum Guy. I stajemy przed straszną sytuacją, bo połowa zespołu nas nienawidzi, a połowa nam współczuje. I nie wiemy, która jest która. I marzymy o tym, żeby awansować na kolejny poziom, czyli na skromową mamusię. Nie rób tego, nie wchodź na krzesło, nie wchodź na słup, bo spadniesz. Mamusia pozmywa. Szybko się orientujemy, że to droga donikąd. My mamy coraz więcej pracy, coraz mniej kodujemy, a zespół jest coraz bardziej dziecinny. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie chcemy być aroganckim typkiem za biurka. Pointy hairy boss. Ktoś coś mówił o liderze? Tylko jak zacząć? Mieć szacunek i zaufanie. Ale jak? Posłuszmy się przykładem. Skąd brać informacje o projekcie, jeżeli nie mamy robić odpytki? Jak mamy wiedzieć o obecnym stanie rzeczy w inny sposób? Nie ma większego antywzorca niż project manager, który totalnie nie ogarnia postępu w projekcie i przesuwa sobie w Excelku codziennie o 1/128 progres. To jest totalnie bez sensu. I teraz co robi początkujący lider, jak napotka problem? Bo programista szuka frameworka. Organizuje spotkanie. Ale to jest jeden z gorszych sposobów na dowiedzenie się, jak idzie w projekcie. Na szczęście tych sposobów jest więcej. To, co widzicie, to jest Valve Handbook for New Employees. Lider musi znaleźć sposoby, aby tą wiedzę pobierać implicite. On nie odpytuje, rozmawia z ludźmi. Ja wiem, że studiowaliście informatykę, żeby nie rozmawiać z ludźmi, ale... ale trzeba się przemóc. Ten lider ma wiedzieć, co się dzieje w inny sposób. Przy parzeniu kawy, przy jeździe windą na lunch, na papierosa, albo przy myciu rąk w toalecie. Tutaj nie ma już miejsca, żeby być on the top of the pyramid. Ludzie nie lubią autoratywnych menedżerów. Ludzie wolą kogoś, z kim można pozwalać, niż gnoja zza biurka. Jeżeli was nie lubią, to odejdą za 500 więcej do innej firmy. I to oni mają po swojej stronie nadpopyt na rynku pracy, a my wtedy mamy problem. A jeżeli spotkanie statusowe nie ma być miejscem, gdzie wybierasz wpływ, to wtedy gdzie i jak? Możemy wpływać na ludzi, jak nam ufają, jak mają do nas szacunek. Nie wystarczy, że postanowimy, że zaczniemy zbierać dane implicite, bo zespół wcale nie musi z nami chcieć gadać. Nie róbmy tego poprzez tabelki i prezentacje. Żeby zespół mi zaufał, musi czuć, że ja chcę zrobić dla nich coś dobrego i chcę o nich zadbać. Mamusia. Może trzeba się o nich zatroszczyć. What? Polski psycholog społeczny, profesor Janusz Czapliński, prowadził badania nad poziomem poczucia szczęścia, które w psychologii nazywają się ogólnym dobrostanem subiektywnym. Było coś nie tak ze szczęściem. Można
z tej teorii wyciągnąć wniosek, że ludzie mają pewien poziom, kiedy są zadowoleni z poszczególnych ich dziedzin życia. Na przykład z dziedziny prywatnej, albo też zawodowej i innych. I teraz nasze zadanie jako liderów, wchodząc poza standardową rolę Scrum Mamusi, polega na tym, że musimy wiedzieć, co ich w życiu prywatnym boli, co ich bodzi w pracy i zaadresować te problemy. Jak będziemy robić to efektywnie, to ludzie zobaczą, że nam zależy, że mogą nam zaufać. Jest to pierwszy krok do tego, żeby odejść od spotkań statusowych, a zacząć zbierać tę wiedzę w inny sposób. I to jest podstawowe zadanie lidera, który zaczyna. A to ciężka pora, ciężka codzienna praca. I jak to można w praktyce zrobić? Jeśli zarządzacie jakimś projektem lub zespołem, to wcześniej czy później pewne rzeczy rozbijają się o kasę. Wszystko zawsze rozbija się o kasę. A nic tak nie pokazuje zaufania, jak kwestia kasy. Jeżeli z każdym wydatkiem musicie iść do przełożonego i prosić o akceptację niezależnie od jego kwoty, to jest sygnał, że ktoś komuś nie ufa. I teraz co mi do tego jako liderowi, że ktoś chce kupić nową klawiaturę albo książkę z Amazona za 300 zł? Jeżeli sweter uważa, że to jest dobrze wydana kasa, to prawdopodobnie jest. I zastanawiając się nad tym dalej, to 300 zł nawet co miesiąc albo co tydzień, to jest kropla w morzu w budżecie zespołu sweterów. To jest pierwszy punkt, w którym należy pokazać, że zaufanie może iść w obie strony. I w zespole Kuby po ustaleniu progu wydatków, do którego nie trzeba było jego akceptacji, okazało się, że ludzie nie kupowali świerszczyków. Kupowali naprawdę książki, których potrzebowali. Nie wiem, czy wszyscy. Jeżeli powiecie, że w waszej organizacji nie ma możliwości, żeby bawić się w finanse, bo ktoś trzyma mocną pieczę, to inną okazją do tego są urlopy. Po co chodzić z akceptacją wniosków urlopowych? Chyba, że ktoś lubi być sekretarką albo CC managerem. Nie lepiej powiedzieć, słuchaj, to ty wiesz najlepiej, kiedy i czy możesz wziąć urlop. Jeżeli sytuacja na to pozwala, to ty powinieneś mi powiedzieć, czy ty możesz iść na ten urlop. Nie jestem twoją mamusią, jesteś odpowiedzialnym człowiekiem. A jeżeli nie możesz, to usiądźmy i porozmawiajmy, co można zrobić, żebyś mógł na ten urlop pójść. I w obu tych sytuacjach działa zasada wzajemności. Ale może pojawić się pytanie, co zrobić, aby całość się nie rozłaziła. Jeżeli my nie kontrolujemy tej sytuacji, bo już nie robimy odpytki, to skąd wiemy, że będzie dobrze? Poluzujemy zespołowi i skąd wiemy, że on będzie zmierzał w dobrym kierunku, a nie samopas? I przechodzimy płynnie do historii drugiej. Cytat. W obrębie przygotowanego środowiska pracownik wybiera sobie zadania i sam ustala tempo i czas ich wykonania oraz stopień ich trudności. Jesteś coraz bardziej doświadczonym menadżerem. I nie ma siły, coraz mniej ogarniasz kod, chyba że jesteś single i nie masz dzieci. I zmusza ciebie, żeby zespół był coraz bardziej zaangażowany, bo ty kompilujesz też inne rzeczy, pieluchy i tak dalej. I musisz dążyć do tego, żeby zespół był coraz bardziej niezależny. Dołączasz do projektu waterfallowego. Marzenie na początek, ale ktoś to musi przerzucać. I w takim projekcie uproszczony model zmian wygląda tak. Jest jakiś pomysł, szacujemy jego wartość biznesową, potem swetry szacują koszulkowo, jaka jest pracochłonność. Na podstawie tych dwóch wartości akceptujemy lub nie. Leci na dno backloga, a wszyscy wiemy, co tam się dzieje. Potem tworzymy wymagania, tworzymy high-level designy, rozbijamy na taski, tworzymy harmonogram, rozdzielamy te taski, tworzymy subtaski, sweter niech jeszcze raz oszacuje, co będzie tam pracował. Jest bardzo duża ilość pośredników przed deweloperem. I podejmujemy decyzję. Przechodzimy na Agile. Agile to jest silver bullet, nie? I teraz mamy od razu ważną zaletę. Rośnie nam zaangażowanie zespołu. Poprzednio zespół miał external dependency na rozdzielanie tasków, ustalanie priorytetów, a trudno się w takim układzie zakochać. I teraz stoi przed nami duże wyzwanie. Musimy uzyskać niezależność tego zespołu. Stare przyzwyczajenia były inne. Teraz są nowe odpowiedzialności zespołu. On musi estymować, rozdzielać story między siebie, ustalać priorytety, cel sprintu, pytać biznesu w ogóle po co to. I teraz jak mamy więcej odpowiedzialności i niezależności, to zaczynamy to traktować jak własne dziecko.
To jest super. I teraz co zrobić, żeby osiągnąć tą niezależność? Chcemy zwalczyć syndrom zawodnika, który czeka na następne taski, bo tak był przyzwyczajony wcześniej. Szalony pomysł. Przybliżmy swetro do klienta. Brzmi strasznie, ale zróbmy to. Miałem taką sytuację, że poprosiliśmy seniora, żeby pojechał z nami do klienta. No i poprosiliśmy go o strój galowy. Wiadomo, klient płaci, klient wymaga. Polska firma, tniemy koszty, pojedziemy jedną furą, zbieramy się wcześniej. No i nie przyszedł w Armanim, nie? Przyszedł w swoim ostatnim garniturze, który był ze ślubu. Na szczęście było tyle czasu, że go przebraliśmy, nie? Mamusia. Wsiadamy do auta i teraz mamy ciśnienie podniesione, nie? Garnitur poszedł, co on jeszcze odpierdoli. Ale nic nie odpierdolił. Klient był zadowolony, bo nie gada z jakąś sekretarką, tylko rzeczywiście z typem, który nafurtala w klawiaturę, czyli chyba coś robi. I też sweter był zadowolony, bo wreszcie gada bezpośrednio z biznesem, nie ma listy dozwolonych pytań. Jak mu się coś wymsknie, no to klient zrozumie, w końcu jest swetrem. Jeżeli chcesz skutecznie skalować zespół, skup się na dążeniu do niezależnego zespołu. I teraz konsekwencją uczynienia zespołu niezależnym jest jego wymieszanie. I płynnie przechodzimy do historii trzeciej. Cytat. Junior Associates i Fellow to dwie różne części organizacji, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że Fellow musi zajmować się młodszymi pracownikami, a także Junior musi pomagać tym doświadczonym. Wymieszanie zespołu, czyli to, co mam na myśli, to wymieszanie wieku, doświadczenia w jednym tyglu i zobaczenia, co nam z tego wyjdzie. Nasz świat nie jest jednorodny. I chcemy, aby zespół dążył do celu i stawał się niezależnym. I naturalnym jest, że zespół nie może się składać z samych juniorów. Bo nie dość, że robiliby to zapewne źle, to jeszcze nie to, co trzeba. Ale z drugiej strony zespół złożony z samych seniorów to też jest zły sposób. Oni są przecież zblazowani, wszystko już widzieli, wszystko wiedzą i wiedzą, że się nie da. Albo kolejny krót jest poniżej ich godności. To, co my potrzebujemy, to jest stan równości, a nie stan równowagi. Młodzi mają więcej entuzjazmu, hormony buzują. Ja już nie pamiętam. Pozytywnie wpływają na produktywność zespołu. Oni chcą coś zrobić, ale często im brakuje wiedzy. Doświadczenia, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to, co jest potrzebne. Seniorzy mają wiedzę i doświadczenie. Widzieli w życiu niejedno i wiedzą, jak dojść do pewnych celów. Każdy z nas widział, jak junior zrobił coś niemożliwego, bo nie wiedział, że się nie dało. Ale z drugiej strony każdy widział z nas, jak senior jednym rzutem oka rozwiązywał problemy, na którym młodzież siedziała bardzo długo. Tu masz źle, ja wiem, że nie ma tego w dokumentacji, tu jest taki błąd frameworka, zmień tą fragę i wszystko będzie działać. On tam był, on to widział, wchodził do jaskini, widział gnomy, wyszedł i poprawił. I teraz to się wydaje oczywiste, ale z czego to wynika? Wprowadźmy sobie pojęcie pomocnicze. Potencjał pracownika jest to dystans pomiędzy poziomem aktualnego rozwoju, określanym na podstawie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, a potencjalnym poziomem rozwoju, określanym na podstawie umiejętności rozwiązywania problemów pod kierunkiem doświadczonego pracownika. Każdy z nas ma tak zwany potencjał, czyli strefę najbliższego rozwoju. Tak, to jest w psychologii. Strefę, gdzie jest bardzo szybko w stanie się rozwinąć pod kierunkiem kogoś doświadczonego. Psychologia uczenia mówi, że im ten dystans pomiędzy ludźmi jest mniejszy, tym kontekst, w którym operują, jest bliższy. I im ten kontekst jest bliższy, tym łatwiej wypełnić tą lukę wiedzą. I teraz jak na przykład mamy nauczyciela a ucznia, albo juniora i seniora, to ten kontekst, różnica kontekstów jest mniejsza. Powiedzmy, że wynosi jeden kontekst i ta nauka przez to idzie sprawniej. I teraz jak mamy juniora, a przełożonego, który kodował 30 lat temu w C, ja wiem, że C się nie zmieniło, to dystans do przełożonego jest dużo większy i on myśli w zupełnie innych kategoriach. I przez to taka nauka będzie szła trudniej. I chcemy, żeby juniorzy się rozwijali, żebyśmy w ogłoszeniu mogli pisać, że jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą. Ale też z drugiej strony nie chcemy, żeby seniorzy tylko uczyli, bo jakby tak było, to by zostali na uczelni. Kolejny framework.
pochodzi z Aikido i definiuje trzy poziomy zrozumienia reguł zdobywania wiedzy. To podobno czyta się Shuhari. Don't quote me on that. Na pierwszym poziomie jest junior. Nazywa się Know the Rules. Traktujemy reguły dość dogmatycznie. Wiemy, że istnieją i nie bardzo się zastanawiamy, z czego wynikają. Następnym jest tu, gdzie jest senior i to jest Bend the Rules. My naginamy świadomie reguły, wiemy, gdzie nie do końca zadziałają, wiemy, gdzie można zrobić w inny sposób. I ostatnim jest miejsce, gdzie byśmy chcieli, żeby senior był, czyli Be the Rules. Stajemy się regułami, nie myślimy nawet o tym, że pewne rzeczy trzeba zrobić w taki, a nie inny sposób. I najprostszym przykładem jest na przykład clean code. Jak długo piszemy, stosując się do zasad clean code'a, to my się nie zastanawiamy w sposób świadomy, że piszemy czysty kod. My po prostu go wytwarzamy. I teraz ucząc młodszych, seniorzy mogą osiągać właśnie te wyższe poziomy. I jeśli przekazujemy te reguły gry juniorom, to my sobie je sami przyswajamy w zupełnie nowy sposób. Mocniej, dużo bardziej efektywnie. Jest takie angielskie powiedzenie when one teaches to learn. I ucząc młodszych, starszy wchodzi na kolejny poziom. Starszy ugruntowuje status, łechce ego, ale nie bezproduktywnie, bo on się czuje potrzebny. Do tego senior może zrobić coś innego niż tylko gaszenie pożarów na produkcji i wyjazdy do kolejnego szamba. Kolejnym elementem układanki jest gadzi mózg. Nasz gadzi mózg nie chce kary, on chce nagrodę. Nasz mózg jest skonstruowany w taki sposób, że zachowania, które stymulują nas pozytywnie, są to zachowania, w których kierunku naturalnie chcemy podążać. I teraz, jeżeli my jako lider będziemy tak układać pracę, że z jednej strony potrzeba statusu senior programisty zostanie zaspokojona, żeby czuł się doceniony, i z drugiej strony potrzeba przynależności juniora do zespołu, potrzeba bliskiej współpracy z kimś też była spełniona. I na to jest oczywiście framework. To jest framework, który stworzył David Rock, nazywa się Szaliczek, od pierwszych liter składowych. I ten framework pozwala nam ocenić każdą decyzję w pięciu kategoriach. Statusu, przewidywalności, autonomii, przynależności i sprawiedliwości. I za pomocą tego frameworka możemy ocenić decyzje, zadania albo tego, co chcemy powiedzieć ludziom w tych kategoriach. Na przykład pod względem tego, czy wpłynie to pozytywnie na status tej osoby. Albo czy będzie miał większą przewidywalność tego, co się wydarzy w projekcie. Albo czy podkreśli to w jakiś sposób jego autonomię. Czy ta decyzja jest sprawiedliwa. I na koniec, czy umacnia przynależność tej osoby do zespołu. Przedyskutujmy to sobie na przykładzie. Będziemy łączyć juniora z seniorem w parę w pair programingu. I za pomocą tego pokażemy też, że ta jedna decyzja wpływa zupełnie inaczej na jedną i na drugą stronę. Teraz z punktu widzenia juniora. Junior. Ja nic nie wiem, boję się. Tu są sami wyjadacze, jestem szczylem, który dopiero skończył studia. I teraz jak połączymy go w parę z seniorem, to rośnie jego poczucie statusu, bo on się czegoś uczy. Rośnie jego poczucie pewności. Oni chyba nie chcą mnie wywalić. Tak to bym robił kawę. Rośnie jego poczucie autonomii. Ja mam wpływ, jak ten ticket będzie wyglądał. Ja mogę z nim rozmawiać, mimo że studiował informatykę. Rośnie jego poczucie przynależności, bo robimy ten ticket razem. I na końcu rośnie poczucie sprawiedliwości, bo ja się uczę, a on uczy się uczyć innych. A teraz z punktu widzenia senior swetra. Rośnie poczucie statusu, no bo kogoś uczy, ego rośnie. Rośnie poczucie pewności, on jest potrzebny, uczę go nie po to, żeby mnie zwolnili. Rośnie poczucie autonomii, mam swojego juniorka na wychowaniu. Nikt mi się nie wtryndala, jak go uczę. Nie, minionek, to jestem ja. Ktoś mi zaufał, że wiem, co robię. I rośnie poczucie przynależności, bo to jest kolejny swetr do zespołu. Przynależymy do jednej grupy. I rośnie poczucie sprawiedliwości, bo ja mam duże doświadczenie, on nie, ja go uczę. I możemy używać tego frameworka do ocen pomysłu przed wprowadzaniem ich w życie. I możemy się zastanowić, że jeżeli tak dobrze nam idzie budować zbalansowany zespół i on się staje coraz bardziej samowystarczalny, bo za to biorą pieniądze agile coachowie, to może pojawić się strach, że może ja nie będę potrzebny. Ale to jest dobre.
To jest okazja, żeby wychować swojego następcę i przekazać mu schedę. A my wtedy możemy podjąć kolejne wyzwania. Jeżeli masz miks zespołu, to możesz seniorowi dać niezależność i odpowiedzialność. Bo ten zespół trzeba rozwijać i hodować następcę, jeżeli chcesz być liderem. Historia czwarta. Też cytat. Rolą menadżera jest obserwowanie pracownika, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę jego rozwoju. I teraz możecie sobie zadawać pytanie, daliśmy seniorowi niezależność i odpowiedzialność i po co mu ona jest? I co robi programista, jak napotka problem? Framework. Ja sobie wybrałem Situational Leadership w wersji drugiej. Przechodzimy przez API. Pierwszą klaską jest task. I task musi być dość konkretny. To jest coś, co robi dana osoba. I złym przykładem jest na przykład programowanie w Javie versus programowanie w JavaScriptie. Ja wiem, że dla rekruterów jest to samo, ale przecież oba to programowanie. No i JavaScript z programowaniem nie ma nic, nieważne. Następnym klaską jest development level. Ten wykres czyta się od prawej do lewej, za chwilę do tego dojdziemy. I teraz ten development level odnosi się do konkretnego taska, który sobie wcześniej zdefiniowaliśmy. I w każdym tym levelu widzicie dwie linie. Jedna to jest competence, druga to jest commitment. I commitment mówi, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w danym rozwoju danego taska. A competence mówi, jakie mamy twarde umiejętności, żeby ten task zrealizować. I przejdźmy to sobie na przykładzie, bo API jest suche. Jestem trendy programistą, już mało trendy technologii J2EE. Kuba się śmieje, że to pokazuje, kiedy przestałem programować. I teraz mam okazję nauczyć się Spring Boota, zrobić POC do niego. I teraz zarypiście się cieszę, mój commitment jest bardzo wysoki, bo będę miał kolejną technologię do wpisania w CV, a wiadomo, że Pokemony trzeba łapać, i będę mógł się wreszcie czegoś pouczyć, bo w tym J2E to już za bardzo rozwoju nie ma. Ale z drugiej strony moje kompetencje jest bardzo nisko, bo poza tym, że wiem, że ten Spring Boot ma jakiegoś GitHuba, a nie SVN-a i że czytałem jakąś stronę na Wiki, to tak naprawdę nic nie wiem. No i zaczynam czytać, robię Hello World'a, wchodzę w D2, no i jest załamka. Bo ja się zaczynam dowiadywać tak naprawdę, ile ja nie wiem, ile jest w ogóle do nauki, to jest jakaś masakra. Potem zaczynam czytać tego Springa, XML-e, przynajmniej w J2E była Java. Żonie nie będę musiał się przyznawać, że programuję w XML-u. I nasz commitment spada, bo jest zjazd, bo się uświadamiamy, jak dużo nie wiemy. Ale z drugiej strony my się uczymy, mimo że tego nie czujemy, to my się uczymy. No i klepiemy te Hello World'y, przechodzimy do D3. No i to jest taki stan, gdzie skompilowaliśmy Hello World, coś się wypieprzyło, pytam Kuby, robi z tego szkolenia, mówi popraw tutaj, działa, potem zmieniam coś innego, wypucha w innym miejscu, znowu jest zjazd, znowu coś nie działa, jestem najgorszy. Czytamy gdzieś na Stack Overflow, bo mamy automatyczną wyszukiwarkę i znowu działa. I to jest takie up and down emocjonalne. I teraz to, co potrzebujemy w tym stanie, to jest to, że powoli nam rośnie ten kompetens i my potrzebujemy dużo razy to powtórzyć, żeby uzyskać jakąś powtarzalność. I teraz jak będę napieprzał do końca życia te Hello Worldy, to wchodzę w D4. Czyli ja jestem bardzo dumny z tego, że jestem ekspertem, że przychodzą do mnie te juniorki, zadają pytania, ego mam takie, że się w pokoju nie mieści, trzeba większy. No ale za tym idzie jakiś kompetens. To nie jest tak, że ktoś nie powie sprawdzam, bo junior też potrafi zadawać pytania. Ostatnią klaską, żebyście nie zasnęli, jest leadership style. I on mówi o tym, że lider w stosunku do danej osoby w danym tasku, na danym development levelu, musi się inaczej zachowywać. I definiuje dwa zachowania o różnym natężeniu. To dolne to jest directive behavior, czyli pokazanie palcem lub baseballem, jak ktoś woli. A to na pionowej jest supportive behavior, czyli kozetka, ramionko do wypłakania. I przedyskutujmy sobie na przykładzie. Mieliście na pewno taką sytuację. Jest deadline, którego nie można przesunąć. I możemy zrobić to tak jak zawsze. Wziąć monolicik, dopisać generatorek w naszym J2EE. Ale mamy świadomość, że to na pewno się nie uda. Bo sam deploy vara trwa pół dnia. W końcu enterprise.
Albo możemy wymyślić coś szalonego. Coś, czego nikt z naszej organizacji nie robił. Możemy walnąć mikroserwis w Spring Boot'cie. To jest szalone, ale może się udać. Zróbmy to. I teraz mamy seniorów, którzy na przykład w autentykacji Springa, nie ma takiego słowa, będą się ze mnie śmieli, którzy w uwierzytelnianiu Springa mają już D3. I teraz jeżeli oni mają to D3, to ja nie mogę podejść i powiedzieć, tu masz błąd, jaki jesteś głupi. 2 dni to robiłeś? Debil. Bo oni mają teraz up and down. Oni nie potrzebują teraz wytykania palcem, żeby wiedzieli, w którą stronę mają iść. Oni potrzebują teraz wsparcia, że dasz radę, bo masz już odpowiednią ilość doświadczenia za sobą, potrzebujesz tylko powtarzalności, a każdy ma zły dzień za sobą, niektórzy cały czas. Przy rozwijaniu zespołu musisz mu dać niezależność i odpowiedzialność, żeby ludzie nabrali wiary w siebie w odpowiednim momencie. Historia 5? Nie będzie historii. Będzie pytanie. Jak to jest, że w psychologii i w zarządzaniu jest tyle pięknych praktyk, a na co dzień stosujemy zamordyzm, hands-on, command and conquer, a najczęstszą formą feedbacku jest wpierdol? Nie czytamy tych książek? Nie czytamy. Ja nawet wiem dlaczego. Musimy wam się do czegoś przyznać. Ja i mój wymienowany Kuba. Okłamaliśmy was. To nie jest prawdziwy cytat. Ten cytat naprawdę wyglądał tak. Wychowawca musi dać odczuć swoją obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło. I ten cytat też jest zmyślony. On naprawdę wyglądał tak. W obrębie przygotowanego otoczenia dziecko wybiera sobie przedmiot działań i samo ustala tempo i czas uczenia oraz stopień trudności. Teraz możecie się zastanawiać, kto to powiedział. Te cytaty pochodziły z literatury fachowej, ale nie dotyczącej zarządzania. One pochodziły z literatury dotyczącej wychowywania dzieci. Ich autorką jest Maria Montessori i one pochodzą z książki Domy dziecięce z 1906. Ona nie bardzo kumała agile. Nie było ani mikroserwisów, ani makro. To była metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowywaniu najmłodszych dzieci. Maria Montessori założyła, że rodzimy się pełni pomysłów, że jesteśmy zaangażowani, skupieni i kreatywni. I niestety od pierwszych chwil życia wchodzimy w utarte schematy wychowawcze i nie rozwijamy w pełni swojego potencjału. Na przykład idziemy do szkoły. I ona opisała ten rozwój dziecka poprzez przechodzenia przez fazy tak zwane wrażliwe. W pewnych okresach rozwoju naturalne dla dziecka jest to, że ono się zaczyna interesować pisaniem, czytaniem, liczeniem lub bardziej ambitnie wkładaniem śrubokręta w kontakt. I musi być to temat, zagadnienie, może być to jakiś temat, zagadnienie, bardzo różne, bardzo dyskretne, bo ten rozwój jest powolny, w którym dziecko ma chęć nabycia pewnych umiejętności. I to dziecko najlepiej się uczy tych umiejętności w tym danym oknie. I to okno musi zauważyć nauczyciel, lider, i je wykorzystać. Bo jak okno się już zamknie, to już drugi raz się nie otworzy. TCP też ma ileś retryów. Rolą menadżera jest obserwowanie pracownika, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę jego rozwoju. To jest oczywiście ściema. Przytoczę wam ten fragment w trochę szerszym kontekście. Rolą nauczyciela czy rodzica jest obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę jego rozwoju. Nauczyciel powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności i wewnętrznej dyscypliny. Największymi talentami nauczyciela czy rodzica jest umiejętność obserwowania oraz wiedza, kiedy i jak zainterweniować. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest jak w mordę strzelił definicja samoorganizujących się zespołów, Scrum Mastera i Servant Leadershipu. Teraz dziecko w fazie wrażliwej, pozbawione możliwości zaspokojenia swojej potrzeby, rozwoju tej umiejętności, potrzeby poznawczej, jest głęboko sfrustrowane i przez to rozdrażnione, płaczliwe, nieznośne. Brzmi znajomo? Jak swetry. Jeżeli teraz spojrzycie na rolę Scrum Mastera, Servant Leadera, to nauczyciel nie ma mówić, co dziecko ma robić. Może je stymulować przez odpowiednie dobranie środowiska. Jeżeli nagle wypuszczamy za dużo bugów na produkcję, to
lider nie ma przyjść i powiedzieć palcem, bo robił to w C 30 lat temu, tylko on ma zmienić definition of done. On ma powiedzieć, że testy muszą być wykonywane na środowisku preprodukcyjnym, które będzie zbliżone do produkcji. I to jest jego zadanie. On ma dostosować środowisko, a nie machać palcem. Jak wychowujemy nasze dzieci, to chcemy być dla nich spójni, cierpliwi i tolerancyjni. W pracy o tym zapominamy. Stajemy się nieludzcy. Nie zawsze chce być się nam dobrym. A ludzie, z którymi pracujemy, są dorośli. W większości. Nie niańczmy ich. Chciejmy ich rozwijać. A nie wynaleziono lepszego sposobu rozwoju niż wychowywanie naszych kochanych dzieci. Zaleciało trochę Grzesiakiem, ale z tą myślą chcielibyśmy was dzisiaj zostawić. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj miałem. Jak już pojawił się Grzesiak, to będzie oczywiście sprzedaż. Na co dzień pracuję w Nordei i dla odmiany szukamy programistów i DevOpsów. A Kuba ceni sobie osobistą wolność ponad pracę na etacie. Jeżeli potrzebujecie szkoleń lub wsparcia w projekcie, chętnie z wami porozmawia. On dużo gada. Czy są jakieś pytania?